W niedzielę 12 grudnia w hali przy ulicy Siedleckiej w Policach odbył się turniej brazylijskiego jiu-jitsu dla dzieci i młodzieży. Był to trzeci etap turnieju Trzech Koron, który w tym roku odbywał się pod nazwą Energy Cup 6. W tym roku mamy ponad 700 zgłoszeń, co oznacza, że na matach aktualnie walczy około 300-350 do 400 osób w kategorii w kimonach, jak i bez kimon. Najmłodsze dzieci startują już w wieku 4 lat. Górnej granicy nie ma. Są też kategorie mastersów, białych i niebieskich pasów. Więc jeżeli chodzi o kategorię masters, tam też są osoby, które mają 40 lat. Na zawody przybyli uczestnicy z całej Polski. Ci młodsi przyjechali wraz ze swoimi rodzinami, które dopingowały podczas każdego starcia. Wszystkie dzieci biorące udział w zawodach otrzymały pamiątkowy medal, a zwycięzcy turnieju nagrody rzeczowe. Było bardzo dobrze, 2 razy doszedłem do finału. Zajęłem w kimonach 2. miejsce i bez kimon także 2. Organizatorami turnieju były stowarzyszenia Energy Gold Team Police i Energy Gold Team Kamień Pomorski. Celem imprezy było wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kraju, zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu, a także popularyzacja brazylijskiego jiu-jitsu w Polsce. Myślę, że mi poszło bardzo dobrze, zająłem 3. miejsce w kimonach. Jestem z siebie bardzo dumny, to są moje pierwsze zawody w Policach, w ogóle zawody i jestem po prostu z siebie bardzo dumny. Turniej zorganizowano przy udziale gminy pod patronatem burmistrza Polic. Patronem medialnym była telewizja Police.